Zaczynamy nową prezentację, ja jeszcze nie wypowiedziałem ani jednego słowa, a już czuję, że ten samochód mi się bardzo podoba. To nowość na naszym kanale, nowość w naszych materiałach, że nie zapoznając się z danym samochodem już mogę powiedzieć, że podoba mi się on bardzo, ale rzeczywiście ten samochód jest wyjątkowy. Mieczysław Czechowicz w filmie Barei sprawdzał zawartość cukru w cukrze, a my sprawdzimy dziś zawartość Corolli w Corolli. A więc witam Państwa serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i zapraszam na test i prezentację najnowszej albo ostatniej generacji Toyoty, wreszcie Corolli w odmianie hybrydowej, dwulitrowej. A więc zapraszam na test. Corolla to najważniejszy model w historii Toyoty. Ten samochód produkowany jest, albo model Corolla produkowany jest od 58 lat, z krótką przerwą na model Auris. W dzisiejszym filmie sprawdzimy, przetestujemy i to będzie też pierwsze zetknięcie z tym nowym modelem Toyoty. Ten samochód jest już obecny na rynku od 2019 roku, natomiast jakoś tak się składa, że nikt nie chciał go wcześniej nam sprzedać. Wszyscy chcieli jeździć swoimi Toyotami, a więc w końcu mamy taki samochód w ofercie i będę mógł się mu bliżej przyjrzeć. 27 lat produkcji samochodów hybrydowych Toyoty i 58 lat produkcji modelu Corolla. To naprawdę bardzo dobry wynik, to bardzo długa historia. Ten model Toyoty został zaprezentowany na targach w Genewie w roku 2018 i początkowo, nie wiem czy Państwo wiecie, miał nazywać się Auris, bo Toyota po kilkudziesięciu latach produkcji Corolli w 2006 roku wprowadziła do produkcji Aurisa. On co prawda nie zastąpił całej rodziny modelu Corolla, natomiast odmiana pięciodrzwiowa i odmiana kombi nazywały się Auris, natomiast Corolla pozostawała tylko jako samochód sedan, produkowana była w dosyć egzotycznych fabrykach, na przykład w Turcji. I ten samochód też miał się nazywać Aurisem. Dopiero po pół roku, gdy rozpoczynano sprzedaż tego modelu w Europie, Toyota nagle wprowadziła zmianę decyzji. Zrezygnowano z nazwy Auris i w tej chwili cała gama modelowa tego segmentu Toyoty została na nowo nazwana Corollą. Powrócono do tej starej, sprawdzonej nazwy. Ja myślę, że bardzo dobrze, bo mnie osobiście nazwa Corolla kojarzy się z tymi starymi, dobrymi, japońskimi samochodami. Auris już takim samochodem nie był. Auris jest przeze mnie i przez wielu z Państwa zapewne odbierane jako coś już gorszego, coś, co nie było taką bezpośrednią kontynuacji bardzo udanej linii modeli Corolla. Auris takim kojarzy się przynajmniej mnie osobiście z takim samochodem emeryckim na działkę, na grzyby. Natomiast Corolla była kiedyś bardzo fajnym samochodem. Pamiętam te pierwsze samochody, które sprzedawaliśmy na początku lat 2000, pod koniec lat 90. Wtedy było bardzo dużo samochodów japońskich w naszej ofercie. Pamiętam Toyoty Corolle z lat 90., Toyotę Carinę. Pamiętam to wykonanie, pamiętam zapach. Nawet Toyota miała swój taki specyficzny toyotowski zapach. A więc bardzo się cieszę, że powrócono do nazwy Corolla i że powrócono w tak fantastycznym stylu, bo ten samochód jest wybitnie ładny. Samochód jest nieco większy od Aurisa Kombi i wyładniał. Ten samochód jest w końcu pięknie narysowany. Patrząc z przodu widzę tutaj
trochę takich naleciałości stylistycznych do dzisiejszych modeli Lexusa. Widzę tutaj takie nawiązania stylistyczne do modelu Toyoty Mirai, chyba tak się nazywa ten samochód z napędem wodorowym. Widać tutaj te azjatyckie korzenie, azjatyckie linie tego samochodu, ale nie są one przesadzone. Widać taką dojrzałą kreskę konstruktorów Toyoty. Ten samochód jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Z przodu zwracają uwagę te wąskie reflektory w postaci takiego bumerangu, trochę tak to wygląda, szczególnie w tej wersji, bo mamy tutaj reflektory, zaawansowane reflektory LED-owe, jest tutaj skrętna soczewka, mamy też oczywiście asystenta świateł drogowych, te reflektory same zmieniają światła zmijania na drogowe, mamy bardzo ładnie ukształtowane światła do jazdy dziennej w postaci takiego łuku LED-owego, on jest powtórzony w dwóch miejscach, a więc jeden jest tutaj, drugi jest tu, tutaj mamy kierunkowskaz. Oczywiście to jest lepsza wersja lampy w tym samochodzie, były też tutaj lampy LED-owe, troszeczkę inaczej wykonane, bo tutaj lamp żarówkowych w tej generacji Toyoty już nie było, natomiast szczególnie z tą lampą ten samochód wygląda bardzo ładnie. Fajnie ukształtowany przedni zderzak, gdy patrzymy na niego trochę z boku, to tutaj jest taka charakterystyczna półeczka, patrząc z boku ta linia maski jest taka bardzo zaokrąglona. I zobaczcie, ta linia lamp jest troszeczkę inaczej poprowadzona, zderzak wysuwa się tutaj do przodu. Naprawdę wygląda to wszystko bardzo dynamicznie, samochód jest dojrzały w tym rysunku, w tym projekcie. Widać jakiś ciekawy pomysł. Bardzo ładna atrapa chłodnicy, tutaj zabudowane czujniki parkowania, lampy przeciwmgłowe wykonane też w technologii LED-owej. Całość ładnie zmontowana i jeszcze raz to podkreślę, bardzo ładnie narysowana. Z boku ten samochód też jest śliczny. Ta stylistyka przodu samochodu pasuje do linii bocznej. Jest to kombi, ale kombi z takim sportowym pazurem. To tylne okno jest bardzo tutaj pochylone. Tylna klapa też jest pochylona pod dużym kątem. Samochód jest zgrabny. Samochód nie przypomina karawanu. Jest tutaj sportowa linia tego samochodu, bardzo ładnie wkomponowane aluminiowe relingi dachowe w kolorze srebrnym. W tej wersji mamy też piękne koła 17-calowe, koła aluminiowe wykonane w technologii polerowanego aluminium, a więc wnętrze felgi jest pomalowane w kolorze ciemnym, grafitowym, natomiast tutaj to czoło felgi jest całe odkryte, to jest tylko pokryte lakierem bezbarwnym, wygląda to też bardzo atrakcyjnie. Fajny taki akcent stylistyczny, sportowy akcent stylistyczny, ten dolny próg, to wszystko jest zrobione z tworzywa, a więc raz nie będzie tutaj ryzyka jakichś odprysków, jakiejś korozji, która bardzo często pojawia się na progach, gdy wylatują kamyczki spod kół, tutaj powstają jakieś obicia i to może korodować, tutaj to jest wszystko osłonięte progiem, bo oczywiście sam próg nie jest zrobiony z plastiku, właściwy próg znajduje się pod tą osłoną, natomiast to pełni rolę zabezpieczającą ten samochód i też bardzo ładnie wygląda. Tutaj taki stopień to dodaje temu pojazdowi takiego właśnie sportowego stylu. I patrząc z tyłu, znowu nawiązanie stylistyczne do przodu, czyli podobny kształt tylnych lamp do przednich reflektorów, też taki troszeczkę przypominający bumerang. Tylne lampy w całości wykonane w technologii LED-owej, a więc mamy też bardzo ładnie zrobione światła dzienne w postaci takich półksiężyców i kierunkowskaz, i światło stopu, światło cofania. Wszystko jest wykonane w postaci diody LED. Cała lampa ma taki przezroczysty klosz. Pod spodem są takie elementy chromowane. To też wygląda bardzo atrakcyjnie. No i patrząc na tył, znowu powtórzenie tej linii bocznej. Widzieliśmy na progach ten element, który jest powtórzony też na tylnym dyfuzorze, a więc taki ala spoilerek z tyłu. Tutaj czarny pas zrobiony z błyszczącego tworzywa. Wygląda też to bardzo atrakcyjnie. Dwie końcówki układu wydechowego pomalowane w kolorze czarnym. W końcu ładna Toyota, tak trzeba przyznać. W ostatnich kilkudziesięciu latach Toyota głównie kojarzy nam się z napędami hybrydowymi. Były też oczywiście
silniki benzynowe, były silniki diesla, był jakiś nie do końca udany mariaż z BMW. W modelu Avensis mieliśmy dwulitrowego diesla od BMW, natomiast to był jakiś krótki epizod. W tym samochodzie oczywiście mamy silnik hybrydowy i Toyota według mnie powinna być tylko hybrydowa. Są tu dostępne silniki mniejsze o pojemności 1200 cm3, natomiast osobiście nie polecam, zwłaszcza że mamy do dyspozycji tak udane jednostki hybrydowe jak w tym samochodzie. W Corolli od początku są dostępne dwa silniki. Mniejszy o pojemności 1800 cm3 i większy o pojemności 2 litrów, taki jak mamy właśnie w tym samochodzie. Silnik wolnossący, silnik benzynowy napędzany łańcuchem rozrządu. Łączna moc systemowa układu hybrydowego to 184 konie. Sam silnik benzynowy ma tych koni aż 154. Od 0 do setki przyspiesza w 8,1 sekundy, a więc bardzo dobre wartości jak na samochód hybrydowy. 8 sekund, tyle w takim czasie rozpędza się BMW G31 520D do pierwszej setki. Toyota może poszczycić się wysoką bezawaryjnością, między innymi też dlatego, że do dziś utrzymuje dość rygorystycznie krótkie interwały olejowe. We wszystkich dzisiejszych współczesnych samochodach interwały olejowe co 25-30 tysięcy kilometrów to norma, natomiast Toyota rygorystycznie od wielu, wielu lat mówi: olej wymieniamy w naszych samochodach co 15 tysięcy kilometrów bądź co roku. I to na pewno ma wpływ na jakość tego samochodu, na trwałość tego samochodu i to powoduje, że ten pojazd przejedzie setki tysięcy kilometrów bez poważniejszych napraw. I ja takie samochody też widzę na przetargach, w których startujemy. Bardzo często można spotkać Toyotę Corollę z takiego roku albo z roku 20, która ma już 250-280 tysięcy kilometrów przebiegu i z ciekawości zaglądam w ich historię serwisową, bo mamy dostęp do takich informacji i tam się nic nie dzieje, tam są tylko wymiany oleju, wymiany jakichś hamulców, filtrów, podstawowe czynności obsługowe, nic w tych samochodach absolutnie się nie dzieje. Zobaczmy, jak wygląda komora silnikowa, jak to wszystko jest skonstruowane, podobnie jak w Aurisie, natomiast widzę tutaj różnicę takową, że pas przedni jest nieco inaczej wykonany, on jest zrobiony częściowo z tworzywa, kończy się w tym miejscu. Tutaj ta przednia część tej ściany przedniej jest nieco obniżona. Prawdopodobnie dlatego, że maska też jest tak ukształtowana, że ona musi schodzić trochę niżej. Ale tak, to wszystko jest połączone później jedną blachą, czyli ten pas przedni jest spięty z tymi powiedzmy fragmentami blachy pod lampami, tam są umieszczone chłodnice. Do dziś Toyota też nie uległa tej takiej ogólnej modzie zabudowywania silników od góry jakąś przesadną ilością plastików. Ten silnik w ogóle nie jest niczym zabudowany, mamy tutaj po prostu czystą mechanikę, wszystko jest na wierzchu. Dzięki temu też mamy doskonały dostęp do obsługi serwisowej tego pojazdu. Tutaj mamy wlew oleju, tutaj mamy bagnet do mierzenia poziomu oleju w silniku, płyn do spryskiwacza umieszczony w wygodnym miejscu, tutaj jest zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego do silnika, a tutaj mamy zbiornik wyrównawczy drugiego płynu chłodniczego, prawdopodobnie do układu hybrydowego, bo każdy elektryk, każda hybryda ma też chłodzenie silnika elektrycznego. On lubi pracować w optymalnej temperaturze, wtedy jest najbardziej wydajny i najwięcej możemy z niego skorzystać. Tutaj jest umieszczony zbiornik z płynem hamulcowym, a tutaj jest jakaś syrenka od autoalarmu. To też jest taki relikt z lat 90. Pamiętam, wtedy wszyscy te alarmy montowali, były takie kluczyki malutkie do wyłączania alarmu i tutaj też taka syrenka do tego samochodu jest dołożona, więc Toyota lubi dalej swoim klientom sprzedawać te alarmy, montować te syrenki. Natomiast trzeba przyznać, że naprawdę obsługa tego samochodu nie będzie, obsługa taka podstawowa, serwisowa, nie będzie przysparzać absolutnie żadnych problemów. Tutaj mamy cewki zapłonowe do każdego cylindra oddzielna, rozrząd napędzany łańcuchem, on nie podlega absolutnie żadnej wymianie.
jeżeli będziemy przestrzegać tych zaleceń serwisowych Toyoty i wymieniać ten olej tak jak zaleca producent, to na pewno z tym łańcuchem nic się nie będzie dziać. I ja zresztą nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w Toyocie wymieniał łańcuch, nie wiem, po jakimś normalnym przebiegu. Być może jak on przejedzie 500 000 km, to zużyje się, natomiast 300 tysięcy, 400 to są przebiegi, że nie będziecie tutaj w ogóle zaglądać poza dolewaniem jakichś tam płynów eksploatacyjnych i wymianą oleju. Tutaj jest umiejscowiony zespół hybrydowy, czyli mamy silnik spalinowy, tutaj jest silnik elektryczny i skrzynia ECVT. To jest podobnie zrobione jak w Toyocie Auris. Do obsługi tego już musimy mieć specjalne uprawnienia. Są tutaj wysokie napięcia, więc nie każdy serwis, który wymieni Wam olej w silniku, bo to oczywiście możemy robić w dowolnym serwisie, który serwisuje wszystkie marki, natomiast do obsługi układu hybrydowego, do obsługi tego zespołu elektrycznego już potrzebujemy kogoś z uprawnieniami, natomiast umówmy się, tego się nie serwisuje, to raz na jakiś czas możemy sobie podjechać do Toyoty, sprawdzić komputerem diagnostycznym, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo, natomiast jeżeli nie ma błędów, jeżeli samochód działa właściwie, to myślę, że o tym absolutnie można zapomnieć. Podobnie jak w Aurisie, bateria trakcyjna umieszczona jest z tyłu pod siedziskiem tylnej kanapy, także ten samochód jest też bardzo fajnie wyważony. Z przodu mamy ciężki silnik i ciężki układ hybrydowy. Z tyłu mamy stosunkowo ciężką baterię, a więc ten samochód ma bardzo korzystny rozkład masy. Pewnie chcielibyście posłuchać, jak pracuje silnik hybrydowy od Toyoty, no to odpalamy. Silnik uruchomiony, nic nie słychać, bo w tej chwili włączyłem tylko układ hybrydowy. Żeby wymusić pracę silnika benzynowego, to wciskam pedał gazu. I teraz włączyła się na chwilkę benzynka. Ona będzie pracować tylko przez kilkanaście sekund. Za chwilę się wyłączy i cały samochód jest zasilany z baterii trakcyjnej. Zobaczcie, jak ten silnik pięknie pracuje. Taki charakterystyczny japoński dźwięk silnika, trochę taki metaliczny. Słychać takie cykanie wtryskiwaczy. Zobaczcie, jak ten silnik pięknie, równo pracuje. Tutaj nie ma absolutnie żadnych wibracji. Stara, dobra, japońska sztuka konstruowania silników benzynowych. Już w tej chwili obroty spadają. Za chwilę silnik benzynowy się wyłączy i będziemy korzystać tylko z akumulatora trakcyjnego. Nagrywasz? Ale kija musieli dać. Nie mogli dać tutaj teleskopa jakiegoś, ale to jest nie problem. Ważne, że na innych rzeczach nie zaoszczędzili. To tak rzadko będziemy z tego korzystać, że nie powinno stanowić absolutnie żadnego problemu. Przejdźmy teraz do wnętrza. Zobaczmy, jak ten samochód zmienił się w środku, czy tutaj też mamy nową jakość Toyoty, czy są tutaj jakieś nawiązania stylistyczne do poprzednich generacji Toyoty, no bo mamy przecież szukać zawartości cukru w cukrze i zawartości Corolli w Corolli, a więc poszukam tutaj jakichś śladów z przeszłości, jakichś śladów z lat 80., 90., jakichś naleciałości stylistycznych poprzednich generacji Toyoty. Zobaczcie na przednie drzwi, to co zwraca moją uwagę, to pokażmy to Sebastian może, dźwięk zamykanych drzwi, zobaczcie jak one się pięknie zamykają, bardzo lekko i z takim charakterystycznym plaśnięciem. W Aurisie to było takie uderzenie, jakbyśmy drzwi od chłodni zamykali, metalowe, tutaj czegoś takiego nie ma, zobaczcie z tyłu jak te drzwi się zamykają, jest takie ciche plaśnięcie, to wszystko tutaj jest bardzo sztywne, tutaj nic nie rezonuje, nic nie drży. Sama klamka też jest bardzo solidna, można ją chwycić w dłoń. Tutaj mamy wygodny zamek, gdybyśmy mieli rozładowany akumulator, jest miejsce na grot. Od kluczyka możemy sobie te drzwi otworzyć mechanicznie. I zobaczcie na przednie drzwi, jakie one są grube, jak ta tapicerka tutaj jest masywnie wykonana. Naprawdę zupełnie coś innego niż w poprzednich generacjach Corolli, niż na przykład w Aurisie, kiedy te drzwi były takie bardzo cieniutkie.
To jest zrobione z miękkiego, przyjemnego plastiku i to się rozpościera na całej długości drzwi. Tutaj ładna, biała, kontrastowa nitka. Fajna, wygodna klamka do otwierania drzwi. Solidny uchwyt do zamykania drzwi. To jest zrobione z twardego plastiku, natomiast jest to dobrej jakości tworzywo. Tutaj mamy wtrącony jakiś aluminiowy, srebrny dekorek. To jest obszyte skórą ekologiczną, bardzo przyjemna w dotyku. To wszystko jest miękkie. Tutaj mamy panel do sterowania szybami, panel do sterowania lusterkami. One oczywiście są automatycznie składane po zamknięciu samochodu. Można też wymusić ich złożenie w każdej chwili za pomocą przycisku. Twarde tworzywa zaczynają się dopiero w tej części drzwi, a więc pod spodem. I to jest zrobione z twardego tworzywa. Kieszenie niestety nie są wyflekowane żadnym jakimś miękkim, miłym materiałem, ale same drzwi naprawdę sprawiają bardzo dobre wrażenie. Nic tutaj nie trzeszczy, wszystko jest w końcu porządnie spasowane, bo w Aurisie nie do końca tak było. Trochę się to poprawiło po ostatniej modernizacji, w tej ostatniej generacji Aurisa pod koniec produkcji. To wykonanie było nieco lepsze, natomiast wszystko było bardzo delikatnie spasowane. Pamiętam Toyotę Auris, ją można było rozmontowywać bez użycia żadnych narzędzi, wszystko na jakichś plastikowych klipsach, zaczepach, rozkładało się jak klocki Lego. Natomiast tutaj to wszystko jest zrobione dużo bardziej solidnie. Spójrzcie proszę na siedzenia, wyglądają bardzo apetycznie, bardzo zachęcająco do wsiadania. Tutaj takie ładne wytłoczenia, mamy też tutaj kontrastową białą nitkę, kilka gatunków materiału, to jest inny materiał, to jest inny. Tutaj jest jeszcze inny materiał, fajnie wkomponowane zagłówki. Tutaj te fotele, zobaczcie, są troszeczkę tak zrobione a la sportowe. No i zobaczmy, jak tutaj się siedzi na tych krzesełkach Toyoty. Trzeba przyznać, że fotel bardzo wygodny. Fajnie się też wsiada do tego samochodu. On jest stosunkowo niski, natomiast te fotele są umieszczone dość wysoko, a więc będzie ten samochód na pewno... albo przypadnie do gustu ten samochód na pewno tym, którzy lubią trochę wyższą pozycję za kierownicą. Fotel regulowany we wszystkich kierunkach ręcznie, czyli to jest regulacja wysokości. Możemy sobie tym fotelem jeździć góra-dół. Mamy też regulację pochylenia oparcia, to jest takie standardowe japońskie rozwiązanie, czyli dźwignia i płynna regulacja kąta pochylenia oparcia, a to jest bardzo skutecznie działająca regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Możemy sobie wybrzuszyć odcinek lędźwiowy i on rzeczywiście wymusza taką idealnie wyprostowaną pozycję za kierownicą. Ta nasza lordoza lędźwiowa jest bardzo dobrze podparta. Deska rozdzielcza też, powiedziałbym, jak nie w Toyocie, bardzo taka przytłaczająca trochę z jednej strony, natomiast ja lubię takie deski rozdzielcze. To wygląda konkretnie, dobre, jakościowo, tworzywa. To jest wszystko zrobione z miękkiego plastiku. Tutaj zobaczcie, jak to fajnie tak wchodzi głęboko. Ten element jest zlicowany tu z drzwiami. Wygląda to ładnie. To jest zrobione już z twardego tworzywa. Tutaj wzorem samochodów z BMW taki pasek z przyciskami do obsługi poszczególnych funkcji. Tu jest regulacja pochylenia reflektorów góra-dół. Akurat w tym samochodzie te reflektory są regulowane ręcznie. To jest funkcja asystenta świateł drogowych, a więc gdy jedziemy nocą, wciskamy to i światła drogowe przełączają się automatycznie. Tutaj mamy też funkcję automatycznego parkowania, bo nasz samochód ma czujniki parkowania z przodu, z tyłu, ma czujniki parkowania boczne, one mierzą lukę parkingową i samochód potrafi samodzielnie zaparkować. To jest wyłączanie kontroli trakcji, a to jest dołożony przycisk od tego śmiesznego autoalarmu Toyoty, który został dołożony w tym samochodzie. Tu pod spodem widzę, że jest poduszka kolanowa dla kierowcy, a więc tutaj to wybrzuszenie to jest airbag. Bardzo ładna, estetyczna kierownica, zrobiona z porządnej skóry, 133 tysiące kilometrów, nie odcisnęło absolutnie żadnego piętna na tym pokryciu skórzanym. Logiczne rozmieszczenie przycisków do obsługi po prawej stronie tempomatu, po lewej stronie do obsługi
multimediów, mamy też obsługę głosową, do naszej Toyoty możemy mówić. Dźwigienka kierunkowskazów z funkcją auto, czyli światła przełączają się z dziennych na mijania, a tym włączamy sobie automatyczne światła drogowe. Naprawdę bardzo ładne wnętrze, bardzo estetycznie to wszystko jest wykonane. Tutaj dzisiejsza moda, tablecik na środku konsoli centralnej. Sam licznik wykończony takimi aluminiowymi dekorami i bardzo podoba mi się zestaw wskaźników. To przywodzi mi takie Toyoty z lat 80., 90., model Camry, model Carina. Też te zestawy wskaźników były wykonane podobnie. Oczywiście nie były w formie wyświetlacza, bo tutaj nie ma analogowych wskaźników, to wszystko jest w formie wyświetlacza, natomiast są bardzo duże, bardzo czytelne. Akurat w tym ustawieniu licznika, bo możemy sobie to zmienić, możemy tu włączyć, wyłączyć ten duży prędkościomierz, będziemy mieli prędkość wskazywaną w formie graficznej, a tu możemy sobie włączyć jakiś tam widok asystentów jazdy. Naprawdę jest to zrobione bardzo, bardzo estetycznie. Jeszcze ty, Sebastianie, zwróciłeś uwagę na podsufitkę. W tym samochodzie podsufitka jest czarna, antracytowa, jak w BMW M dosłownie. Naprawdę bardzo, bardzo estetyczne wykonanie. Podoba mi się ten panel do oświetlenia kabiny. I tutaj mamy taki jak w samolotach myśliwca, jakiś F-16, katapulta. Tutaj otwieramy tą szybkę, co się śmiejesz, Sebastian, katapulta. I tutaj mamy przycisk SOS-a, więc możemy się połączyć z numerem 112. No fajnie to jest zrobione, zobaczcie, taka szybka. Tak jak są w szkołach, na przykład masz pewnie takie gaśnice, nie? Za szybami też tam trzeba stuć tą szybę, to tutaj nie musicie rozbijać tej szybki, wystarczy otworzyć i wcisnąć przycisk SOS z numerem 112. A więc z przodu bardzo wygodnie, zobaczmy jak jest z tyłu. Jeszcze tylko zobaczę, jak te drzwi się zamykają. Sprawdzałem, ale tak, faktycznie bardzo, bardzo lekko. Wsiadanie nawet dla osób starszych będzie tutaj bardzo wygodne i mnóstwo miejsca na tylnej kanapie. Zobaczcie, moje stopy mogę wsunąć głęboko pod siedzisko kierowcy. Mnóstwo miejsca na kolana. Zwróćcie też uwagę na fotel, jak on jest solidnie zrobiony. W końcu to wszystko się nie chwieje, to wszystko się nie rozpada, naprawdę bardzo ładnie jest to uszyte. Tutaj jest zamek, a więc ten pokrowiec można zdjąć. Odsuwamy te zamki, ten pokrowiec można, pewnie to nie jest jakieś bardzo proste, ale można go zdjąć i włożyć pewnie do pralki i sobie to uprać. Nad głową tego miejsca już zbyt wiele nie ma, ale tak do powiedzmy 1,90 m jeszcze ktoś tutaj na pewno się zmieści, ale 1,80 m, 1,85 m naprawdę jest całkiem wygodnie. Tylne drzwi, tutaj też zaskoczenie, to jest zrobione z takich samych materiałów jak drzwi przednie, więc miękkie tworzywo, bardzo solidna klamka, to nie jest podporządkowane designowi, to ma być solidne, żeby to było bezpieczne, żebyśmy mogli chwycić za to w momencie jakiejś kolizji, w momencie jakiegoś wypadku, ta klamka jest solidna, możemy skutecznie te drzwi otworzyć, a więc to jest miękkie, to też jest wykonane z miękkiego tworzywa. Tutaj mamy plastik twardy, taki jak na drzwiach przednich, ale to wszystko jest bardzo solidnie zmontowane. Naprawdę tutaj widać duży postęp w stosunku do Aurisa. Od połowy drzwi zaczynają się twarde tworzywa. To jest twarde, ale po 130 tysiącach wygląda to całkiem nieźle. Kurde, coś tu już rozpada się w tej Toyocie. Tutaj mamy te czujniki boczne do parkowania, czyli ten czujnik mierzy długość samochodu. Z przodu na zderzaku też takowy czujnik jest. Tylne czujniki parkowania, przednie czujniki parkowania i jest też kamerka zamontowana na pokrywie bagażnika. Tutaj pod znaczkiem Toyoty jest kamera. Pokrywa zrobiona jest, puk-puk, z czego to jest zrobione? Z tworzywa, a więc jest stosunkowo lekka. Stelaż pokrywy to też jest zrobione z tworzywa, czyli cała pokrywa jest zrobiona z tworzywa, jest lekka. W tym samochodzie pokrywa bagażnika otwierana jest ręcznie, ale w Corolli, to jest pierwszy model Toyoty z tego segmentu, pokrywa bagażnika może być otwierana też elektrycznie i mamy też taką Toyotę, będziemy też ją Państwu pokazywać, a więc może tutaj być przycisk do otwierania, do zamykania pokrywy bagażnika, ale są za to wygodne uchwyty, możemy za nie pociągnąć i tą pokrywę sobie zamknąć. Bagażnik 596 litrów,
bardzo ładnie, porządnie wykonanej powierzchni. Zobaczcie, to wszystko jest zrobione z miękkiego, przyjemnego materiału. I podłoga, i boki bagażnika też są obłożone materiałem. Tutaj fajne podświetlenie w postaci takiego paska LED-owego. Tak, tutaj jest takie jedno długie światło i z jednej i z drugiej strony to powoduje, że nocą ten bagażnik będzie doskonale oświetlony. Tutaj wygodne rączki do rozkładania oparć tylnej kanapy. Roleta też. Zobaczcie, jak to jest porządnie zrobione. Pierwszy raz widzę coś takiego w Toyocie. Tak jak w Skodach albo jak w Peugeotach możemy ją pociągnąć. Ona się regluje automatycznie. Potem wystarczy klepnąć ta roleta. Ta roleta się rozkłada. Tutaj duża, taka wygodna, walizkowa rączka do otwierania tej pokrywy bagażnika. Ją można wyjąć na przykład do posprzątania, do odkurzenia wnętrza. To możemy sobie zdemontować. Tutaj jest kolejne dno bagażnika, więc jeżeli byśmy chcieli, to możemy chyba to obniżyć. Tak, to można położyć niżej, a więc ten bagażnik może być nieco głębszy. Myślę, że te 596 litrów to zostało policzone właśnie w tym ustawieniu. Tutaj jakiś organizer na drobiazgi typu gaśnica, typu trójkąt. A pod spodem, pod tym steropianem mamy jeszcze, zobaczcie, tu się zmieściło jeszcze koło zapasowe. Koło zapasowe dojazdowe. Tutaj w tym steropianie mamy narzędzia, mamy hak do holowania, mamy klucz do koła. Na pewno tego nie będziecie potrzebować, żadnych narzędzi do Toyoty nie potrzebujemy, bo Toyota się nie psuje. Ewentualnie jak przebijecie koło, to będzie trzeba skorzystać z narzędzia, więc bardzo ładny bagażnik i duży, naprawdę duże rodzinne kombi, prawie 600 litrów bagażnika, to są wartości niemalże Skody Superb, a więc Toyota tutaj na stosunkowo, powiedzmy, średniej powierzchni naprawdę wygospodarowała bardzo dużo przestrzeni i w kabinie, bo i z przodu, tak jak widzieliście, jest bardzo wygodnie, i z tyłu tego miejsca też nie brakuje, i bagażnik też jest całkiem spory. Na tylnej kanapie możemy też zamontować foteliki Isofix. Na zewnętrznych tutaj miejscach tylnego siedziska są miejsca do mocowania takowych fotelików. I jest też podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje, i otworu załadunkowego nie ma, czyli możemy rozłożyć te siedzenia w stosunku 1:3, natomiast tu jakieś przelotki nie ma, nie da się przewieźć tutaj nart czy czegoś dłuższego, za to da się rozłożyć oparcia tylnej kanapy. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko jest wykonane, to jest obłożone miłym, miękkim dotyku materiałem, i gdy otworzymy oparcie, w zasadzie jest to wyrównane z podłogą bagażnika, więc można wsuwać jakieś walizki, jakieś długie przedmioty tam zmieszczą się bez żadnego problemu. Jeszcze zobaczmy miejsce pasażera. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na jakość Toyoty, na jakość materiałów. 133 tysiące, dużo, niedużo. Ktoś tym samochodem jeździł dość intensywnie, 4 lata 130 tysięcy, natomiast nie widać tutaj absolutnie żadnego zużycia. Te elementy twarde, tak jak progi, jak słupki, jak dolne partie drzwi, to wszystko jest zrobione z dość twardych tworzyw, ale to się nie rysuje nadmiernie, to nie jest, w ogóle to nie jest zniszczone, nie ma tutaj żadnych zadrapań, żadnych zarysowań, a więc naprawdę te materiały wykończeniowe są bardzo dobrej jakości. Ja sobie wsiądę tylko tutaj, Sebastian. Deska rozdzielcza w tej części bardzo przyjemna, miękka, w tej części to jest mięciutkie, też tak, to jest obłożone skórą ekologiczną, tutaj mamy jakąś taką zakładkę z materiału, jest fajny taki biały, przyjemny szef. Z tamtej strony ten element jest zrobiony z twardego tworzywa, tutaj jest miękko, ładny aluminiowy dekor wkomponowany w lot powietrza, do, powiedzmy, wylot powietrza z klimatyzacji, z układu przewietrzania kabiny. Tutaj jakiś dekor czarny z tworzywa piano black, wygląda to bardzo ładnie. Schowek niestety twardy, tutaj zmieści się książka serwisowa, jakieś drobiazgi, ale jeżeli włożymy tam jakieś twarde przedmioty, to będzie hałasować. O, zobaczcie, to dzwoni, a więc twarde przedmioty na pewno będą Was tam irytować. Warto to sobie będzie zmodernizować po zakupie tej Toyoty. Konsola środkowa zrobiona bardzo solidnie. Tutaj nic się nie chwieje. Pamiętam Aurisa, to konsolę środkową ja osobiście demontowałem dosłownie 3 sekundy. To wszystko
pociągaliście, wyrywaliście, tam było wszystko zrobione z plastikowych zaczepów, tutaj jest to zrobione nieco inaczej. Tutaj za dźwignią zmiany biegów mamy przycisk do wyboru trybów jazdy. Mamy tutaj tryb sportowy, tryb komfortowy, tryb ekonomiczny i tryb EV, więc możemy sobie wymusić jazdę tylko i wyłącznie z użyciem akumulatora i silnika elektrycznego. Hamulec postojowy elektryczny to też nowość, w Aurisie tego nie było, więc jest przycisk parking i nowość, też tego nie było w Aurisie, funkcja auto hold, czyli gdy stoimy na światłach na przykład nie musimy trzymać nogi na hamulcu. Dwa wygodne, dość spore uchwyty albo miejsca na napoje, na jakieś kubki. Tutaj podłokietnik, w podłokietniku schowek wyłożony miękkim materiałem. Tutaj mamy wejście USB i wejście 12V, więc wszystkie akcesoria możemy sobie tutaj podłączyć. Kabina, trzeba przyznać, że jest logicznie rozplanowana. Wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko jest podobnie jak w poprzednich generacjach Toyoty. Tutaj nie ma jakichś innowacji. Oczywiście doszło wiele nowych systemów. Te wszystkie systemy wsparcia to częściowo było już dostępne w Aurisie. I to, czego szukamy, jest tam, gdzie zazwyczaj znajdujemy, a więc Toyota też pozostaje tradycyjna swoim projektom, jest przyjazna dla swoich klientów, a więc jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy w Toyocie, to tutaj odnajdziemy się na pewno doskonale, a więc czas wypróbować ten samochód w czasie jazdy. Zapraszam serdecznie na krótką przejażdżkę, zobaczymy jak działa silnik elektryczny, jak działa silnik spalinowy w ogóle, jak tym samochodem się jeździ, jak ten pojazd wypada w stosunku na przykład do Aurisa, którego w bezpośredniej linii zastąpił, ale bardzo dobrze, że zmieniono nazwę na Corolla. Auris nie kojarzy mi się tak pozytywnie jak właśnie model Corolla. Dwa, jeden, start. Zaraz odlecimy. 8,78. No, całkiem przyzwoicie. Toyota w danych katalogowych obiecuje nieco krótszy czas, około 8 sekund, chyba 8,5 nawet. 8,78, naprawdę bardzo dobry wynik, ale takie odczucia subiektywne są w tym samochodzie bardzo dobre. Samochód jest po prostu żwawy, samochód chętnie przyspiesza. Także polubiłem chyba Toyotkę. Zobaczmy jeszcze jak działają łopatki do zmiany przełożeń. Aha, tutaj mamy coś, czego też nie było w Toyocie Auris. To jest nowość. Łopatki do zmiany przełożeń. Natomiast w tym samochodzie nie ma żadnych przełożeń, bo tutaj nie ma skrzyni biegów. Czyli należy to potraktować jako taką, jako regulację rekuperacji, czyli tymi łopatkami zmieniamy sobie te wirtualne biegi, których tutaj nie ma i tym samym zwiększamy rekuperację, czyli odzyskiwanie energii podczas hamowania. Muszę przyznać, że bardzo pomysłowe rozwiązanie. Coś takiego jest w Mazdach elektrycznych MX-30 i to rozwiązanie bardzo chwaliłem. I chwalę w tym samochodzie, sam jestem użytkownikiem takiego pojazdu i można to wykorzystywać, na przykład podczas jazdy w górach hamujemy sobie wtedy tymi wirtualnymi biegami, zwiększamy rekuperację i tym samym odzyskujemy jeszcze więcej energii z hamowania. Bardzo dobre rozwiązanie, jest też tryb sportowy skrzyni biegów, to jest coś, co zastąpiło bieg w Aurisie B, chyba było to oznaczone, to było zwiększenie rekuperacji. Tutaj też w trybie sportowym ta rekuperacja jest zwiększona, skuteczniej hamujemy silnikiem, ale łopatki naprawdę świetny pomysł. W tym samochodzie jest też kolejna fantastyczna cecha, bardzo rzadko o niej mówię. Ten samochód jest bardzo skory do takiej zabawy, do takich przyspieszeń, do szybkich przejazdów. Nie muszę się absolutnie martwić o jakieś podwyższone zużycie paliwa, bo raptem wzrosło nam z 5,1 do 5,2 przez te nasze przejazdy, przyspieszenia od 0 do 100, a więc i tak jest tanio, i tak jest ekonomicznie.
Także o to w ogóle się nie musimy martwić. Ale najważniejsza rzecz, nie martwię się o to, że zaraz coś tutaj wybuchnie, że zaraz ten samochód eksploduje, jeżeli będę wciskał ten gaz do spodu. W tym samochodzie mogę to robić dowoli, można się tym samochodem świetnie bawić i naprawdę mam poczucie, że ten samochód się nie rozpadnie. Bardzo rzadko mam takie poczucie. W większości niestety współczesnych, dzisiejszych samochodów gdzieś z tyłu głowy mam obawy, że jeżeli będziemy zbyt brutalnie traktować daną maszynę, to zaraz coś tutaj wystrzeli, zaraz zaświeci się jakiś komunikat, zaraz coś wybuchnie, coś ukręcimy, coś zepsujemy. W Toyocie takiego poczucia nie mam. To bardzo dobra cecha, bardzo rzadka cecha, przynajmniej w moim odczuciu. Ja w tym samochodzie czuję się fantastycznie. Można tym samochodem właśnie przyspieszać, można dodawać gazu bez obawy o awarię i bez obawy też o podwyższone zużycie paliwa. Zobaczcie, jeszcze raz tutaj sobie pozwolę na przyspieszenie. Kontrola trakcji do 60 km na godzinę działa, ma tutaj co robić, bo ten samochód ma trochę tej mocy, jest taki żwawy, narowisty, naprawdę jeździ się nim bardzo, bardzo przyjemnie. Nawet ten podwyższony głos, odgłos silnika podczas przyspieszania w ogóle mi nie przeszkadza, bo jest on trochę taki rasowy, bardzo przyjemnie go słychać. Zobaczmy, jak działa aktywny tempomat, który w tym samochodzie jest na wyposażeniu w czasie jazdy miejskiej. To bywa czasem bardzo przydatne, więc kursorkiem po prawej stronie na kierownicy włączam sobie prędkość. Jest łapana prędkość, ustawiłem 60 km na godzinę. Odstęp jest ustawiony i tempomat aktywny działa. Trochę dziwnie to jest rozwiązane w Toyocie, bo tutaj nigdzie nie ma przycisków od ustawiania odstępu. Tutaj nie ma też przycisków, które by informowały mnie o tym, że mamy tutaj aktywny tempomat, a jest tutaj aktywny tempomat, o czym przekonałem się jadąc kiedyś tym samochodem, próbując jak się tym autem jeździ, dowiedziałem się, że jest tutaj adaptacyjny tempomat, a więc samochód jedzie z zadaną prędkością, utrzymuje też odstęp od poprzedzającego pojazdu. No i zobaczmy, jak to funkcjonuje w ruchu miejskim. Ja często z tego korzystam, nawet w swoim samochodzie. Nie musimy wówczas pilnować ograniczeń prędkości, po prostu ustawiamy sobie tą przepisową prędkość 50-60 km na godzinę i samochód jedzie sam, samochód zwalnia, samochód przyspiesza. Jeżeli ruch przed nami się zmienia, potrafi też samodzielnie zahamować przed światłami, jeżeli oczywiście przed nami jakiś pojazd też się zatrzymał. Na razie działa to prawidłowo. Zobaczymy, jak dojedziemy do jakiegoś pojazdu, jak on sobie utrzymuje odstęp. Na monitorze centralnym możemy sobie podglądać w czasie rzeczywistym, jak rozdzielany jest napęd w tym samochodzie, a więc na przykład w tej chwili korzystamy z silnika spalinowego, tak? Dobrze mówię, tu jest silnik spalinowy, tutaj mamy akumulator, tutaj jest silnik elektryczny i zobaczcie, cały czas w tej chwili silnik spalinowy pracuje. On też z racji tego, że jedziemy dość wolno i silnik jest mało obciążony, on też cały czas doładowuje baterię trakcyjną, która znajduje się z tyłu pojazdu. Zobaczcie, mamy tutaj ponad połowę baterii naładowaną, a więc cały czas strzałeczki idą od silnika spalinowego do kół i no i zobaczcie, taka sytuacja, wyjeżdżamy z zakrętu, aktywny tempomat dopiero w ostatniej chwili mógłby zauważyć, że mamy przed sobą jakiś pojazd i myślę, że nie zdążyłby zahamować, a więc podczas jazdy z aktywnym tempomatem trzeba brać na to poprawkę, że ten radar widzi tylko na wprost i gdy wyjeżdżamy z jakiegoś łuku, a tutaj mamy światła, mamy pojazd, który stoi przed nami na czerwonym świetle, wtedy to urządzenie może zadziałać nieprawidłowo. Bardzo ważne jest, aby o tym pamiętać. W tej chwili sobie stoimy, żaden z silników nie funkcjonuje, oczywiście cały czas mamy włączony zapłon, mamy włączone wszystkie urządzenia pokładowe w naszym samochodzie i włączam tempomat od nowa. Samochód sam rozpędzi się do ostatnio zapamiętanej prędkości, no i będzie utrzymywać zadaną prędkość i odstęp. No i znowu podglądnijmy sobie, jak rozdzielany jest napęd. Cały czas to jest przełączane, cały czas tutaj jest jakieś żonglowanie. Jedziemy trochę z takim napędem, trochę z takim, tak żeby było optymalnie
i żebyśmy wykorzystywali maksymalny potencjał silnika hybrydowego. Myślę, że średnie zużycie paliwa też jest bardzo obiecujące. Mamy tutaj na dłuższym dystansie średnie zużycie 5,1. To jest wynik zarejestrowany przez użytkownika tego samochodu. Bardzo dobry wynik, 2.0 pojemność, 184 konie mocy. Naprawdę taki wynik jest godny pochwały. Oczywiście można tym samochodem spalić nieco mniej. Producent obiecuje, że i 3-4 litry możemy uzyskać w czasie jazdy miejskiej, ale rzeczywiście trzeba by jeździć bardzo ekonomicznie, korzystać z dobrodziejstw napędu elektrycznego w tym samochodzie. Natomiast 5.1 jak najbardziej jest to wynik bardzo dobry. Samochód jest dość duży, ma niezłe przyspieszenie, dużą moc silnika, a więc jest to wynik, tak jak już wspomniałem, godny pochwały. Dobrze działający system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i zakazu wyprzedzania. To wszystko jest wyświetlane na tym ekranie centralnym. Jest to czytelne i informacje do tego systemu są zaciągane z kamery, która znajduje się w przedniej szybie oraz z nawigacji. Zatrzymaj pojazd. Do tyłu włączam bieg wsteczny i zobaczymy, co tu się będzie dziać. Używaj hamulca, obserwuj otoczenie, a więc ja jestem odpowiedzialny za to, co dzieje się wokół samochodu. Samochód sam kieruje i zatrzymaj pojazd do przodu. Zakończono. Zaparkował równolegle. Zbyt trudne to nie było, bo z tyłu za nami nikogo nie było. Natomiast, no powiedzmy, że zaparkowane. Także egzamin zdany, test systemu przeprowadzony. Samochód hybrydowy powinien być pokazany właśnie przy torach, bo tutaj w tym miejscu od niedawna jeździ hybryda Impuls 2. Hybryda do Dębicy jeździ na napędzie spalinowym, a od Dębicy do Rzeszowa jeździ z użyciem silnika elektrycznego. Pozdrawiamy pana maszynistę. Zatrąb! Nie zatrąbił, chyba się odzwyczaił od nas, bo już chwilę tutaj nie nagrywaliśmy, a więc idealne miejsce albo środowisko naturalne dla Toyoty hybrydowej, linia kolejowa Mielec-Dębica i pociąg hybrydowy, który tutaj na tej linii jeździ. To akurat nie była hybryda, to jest zwykły szynobus spalinowy. Nie mieliśmy niestety dziś okazji uchwycić hybrydy. Także trzeba przyznać, że ten samochód jeździ całkiem przyjemnie. Bardzo wygodna pozycja za kierownicą, bo trudno też powiedzieć, czy jest wygodnie, jak się tylko wsiądzie do samochodu. Natomiast teraz przejechałem kilkanaście kilometrów tym samochodem. Bardzo chwalę, muszę pochwalić fotele. Świetne trzymanie boczne i na siedzisku, i na plecach. Fotel bardzo fajnie wyprofilowany do mojej sylwetki, do mojego wzrostu. Ja może dodam, że mamy 1,80 m wzrostu. Bardzo dobrze leżąca w dłoni kierownica. Nie ma zbyt cienkiego wieńca. Jest, nawet bym powiedział, gruba, taka mięsista. Pokryta dobrej jakości skórą. Dość mała, zgrabna poduszka i fajnie rozmieszczone przyciski od obsługi tempomatu, od obsługi radia, obsługi telefonu. Wszystko intuicyjnie zgrupowane. Obsługa nie przysparza absolutnie żadnych problemów. Tak jak już wspomniałem wcześniej, bardzo przyjemnie zestrojone podwozie i bardzo dobry układ kierowniczy. Powiedziałbym taki mięsisty. Takie określenie przychodzi mi do głowy. W Toyotach zazwyczaj i podwozia, i układy kierownicze były takie dość delikatne. Ta delikatność przejawiała się tym, że na przykład kiedy zjeżdżaliśmy z szosy, zjeżdżaliśmy z asfaltu, gdzie tak jak tu on jest ucięty dość brutalnie przy poboczu, to od razu czuliśmy coś na kierownicy, czuć było maglownicę, czuć było te wszystkie połączenia elementów ruchomych, które są w każdym podwoziu. Tutaj tego nie ma, jest to bardzo dobrze odizolowane od układu kierowniczego, a więc gdy przejeżdżamy właśnie takie nierówności, gdy jedziemy po kostce brukowej, gdy jedziemy po
jakiejś dziurawej drodze, to tutaj na tej kierownicy nic nie puka, nic nie postukuje, nie czuje tych nierówności, pęknięć jakichś na jezdnich, które są. To też trzeba Toyocie, na to trzeba Toyocie zwrócić uwagę, że zrobiła to bardzo dobrze. Ten samochód jest zupełnie inny, to jest zmiana pokoleniowa. 12. generacja Toyoty Corolli to moim zdaniem chyba najlepsza Corolla. Oczywiście te samochody z lat 80., 90. były fantastyczne, ale były fantastyczne w tamtych czasach, kiedy były autami bezawaryjnymi, kiedy były świetnie wykonane, kiedy były po prostu inne. Cała europejska motoryzacja wyglądała zupełnie inaczej. Toyota nadawała zupełnie inny styl, zupełnie inną jakość i wielu też europejskich producentów wzorowała się na produktach japońskich i wtedy te auta były naprawdę wspaniałe i świetne. I w moim odczuciu Toyota Corolla 12 generacji to chyba najlepsza Corolla wszechczasów. Owszem, te modele z lat 90., czyli generacja 7, 8, 6, to były bardzo udane samochody, natomiast na pewno nie można ich porównywać z tą konstrukcją. Samochód, dojrzały samochód w końcu, dorównujący konkurentom europejskim, konkurentom azjatyckim z Korei, bo dzisiaj Kia i Hyundai bardzo mocno konkuruje z Toyotą i konkuruje też na równym poziomie. Te samochody reprezentują coraz wyższy poziom wykonania, coraz ładniejszy design. Toyota jest zrobiona po europejsku. Podoba się europejskim klientom, ma wszystkie systemy wsparcia jazdy, które są potrzebne do codziennego użytkowniku, ma doskonałe reflektory, ładny design karoserii, a więc myślę, że ten samochód na stałe zagości w naszej ofercie sprzedażowej. Jest już kolejny egzemplarz, a więc jeszcze raz zapraszam, jeżeli ktoś byłby z Państwa zainteresowany, to można ten samochód nabyć. Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Zbliżamy się już do 9000 subskrypcji. Być może pyknie to gdzieś podczas najbliższego weekendu. Brakuje dosłownie już kilkadziesiąt, a więc jeżeli kilkadziesiąt subskrypcji, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, to zachęcam, aby to uczynić, żeby nie przegapić żadnych nowości, żeby te nasze filmy docierały do coraz większego grona odbiorców. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Napiszcie Państwo też pod dzisiejszym filmem, co sądzicie o Toyocie Corolli, jak Wy odbieracie ten samochód, jak on Wam się podoba i czy to dobrze, że Corolla nazywa się Corolla, bo naprawdę mało brakowało, a Corolla pozostałaby trzeciej generacji Aurisem. A więc pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Dodam tylko, że dziś w zastępstwie za Daniela, Daniel dzisiaj został delegowany do innych zadań, jest Sebastian za kamerą, ale to już jest jego drugi film. Ostatni film, który widzieliście albo obejrzyjcie Państwo na naszym kanale, był nagrywany przez Sebastiana i ten dzisiejszy film też będzie przez niego montowany. A więc Sebastianie, bardzo dziękuję Ci za pomoc. Myślę, że ta Twoja pomoc pro publico bono póki co poszerzy się i będziemy mogli współpracować. Myślę, że przyczynisz się też do rozwoju naszego kanału, że tych filmów będzie jeszcze więcej. Będziemy mogli pokazywać Państwu jeszcze więcej wspaniałych samochodów. A więc żegnam się, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! Jak mam ruszyć? Spiskiem? Spiskiem, tak? Sebastian, chyba z elektrycznym...